Siemaneczko, witajcie w dzisiejszym vlogasku. Zobaczcie, znacie już te zwłoki, bo już wam pokazywałem te skrzynie biegów. W temacie Forda Fiesty CTX i skrzyni CVT. W dzisiejszym odcinku chciałbym was poinformować, jaki wymyśliłem sposób, żeby naprawić te skrzynie za 0 zł. Tak jak wiecie, w poprzednim odcinku was poinformowałem, że w skrzyni uszkodzony jest łańcuch CVT, który tutaj przenosi moment obrotowy pomiędzy zestawami dwoma kół stożkowych. Podczas zmiany tutaj obwodu pracy łańcucha między tymi kołami następuje zmiana przełożenia. Tak działa skrzynia CVT. Jest to sterowane ciśnieniowo, hydraulicznie, tutaj takim oto analogowym, mechaniczno-hydraulicznym kontrolerem, takim sterownikiem. W tej skrzyni biegów po demontażu problem był taki, że ten łańcuch był po prostu luźny. Po otworzeniu w tej skrzyni pierwsza rzecz, którą było widać, to właśnie to, że łańcuch jest luźny oraz że jest tutaj spalony. To, co widzicie tu, jest tak nieregularnie w tej chwili, ponieważ te oczka, ten łańcuch mi się rozleciał, ja go musiałem już poskładać. Najpierw pokażę wam, jak jest zbudowany taki łańcuch. Zobaczcie, mamy takie dwa zestawy taśm. Ta taśma, ten element składa się z wielu, tutaj nie wiem, czy wy to zobaczycie, ten element składa się z wielu warstw. O, tu może będzie widać, tu jest wiele warstw cienkiej takiej taśmy stalowej, więc to jest dosyć elastyczne. I dwa takie elementy, tutaj jest drugi poniżej, dwa takie elementy trzymają ten łańcuch, żeby on był w całości. Tutaj mamy kilkaset, no tu jest chyba około 200 ogniw i w tej chwili jedno z tych ogniw wyłuskam, żeby wam, po prostu pokazać. Zobaczcie, około 200 tego typu ogniw. Jaki mamy problem? Co tu się w ogóle stało, że ta skrzynia przestała działać? Zobaczcie, ogniwo pracuje tymi krawędziami, tą krawędzią oraz tą krawędzią. Te krawędzie pracują po tych kołach stożkowych. Dokładnie w taki sposób przesuwają się. Zmieniając średnicę pracy, zmienia się przełożenie. To jest koło napędzane, natomiast tutaj mamy koło napędowe. I to koło już jest napędzane tutaj z wału korbowego. Tu z wału korbowego mamy taki damper plate, czyli płytę tłumiącą drgania, podobno troszeczkę jak wewnętrzna część tarczy sprzęgła, aczkolwiek nie jest to tarcza. No jest to sprzęgło w pewnym sensie, ale nie cierne, suche, tylko to jest po prostu sprzęgło takie na sztywno. Przez przekładnię planetarną tu mamy dwa sprzęgła mokre. Te sprzęgła mokre odpowiadają jedno za jazdę do przodu, drugie za jazdę do tyłu, tak lub odwrotnie. W każdym razie to jest tylko przód, tył, więcej przełożeń tutaj w tej skrzyni nie ma. Cała reszta jest na CVT. Więc w stanie spoczynku, kiedy mamy samochód na postoju, chcemy ruszyć z miejsca, mamy taką sytuację, że tutaj łańcuch jest bardzo blisko środka, jest na maksa wręcz, można powiedzieć, tam. Natomiast na tym kole, na tym zestawie kół stożkowych jest na maksa wysunięty, czyli jest gdzieś sobie tutaj. I mamy wtedy takie przełożenie, że silnik nam się kręci szybko, a koło się kręci powoli. Czyli takie przełożenie, można powiedzieć, jak jedynka. No po prostu takie przełożenie do ruszenia. I po rozebraniu skrzyni, po rozpołowieniu, w tej pozycji właśnie łańcuch był luźny. Łańcuch był luźny i stąd były te problemy takie, no jak on miał ruszyć, płynnie, kiedy ten łańcuch był luźny i powiedzmy, tutaj go zaczynało napędzać, tutaj on się ślizgał, skakał po tym wszystkim na pewno i stąd były szarpania i inne tematy. Później, kiedy już on zaczynał przenosić moment obrotowy, zaczynał ten zespół nabierać prędkości, tutaj następowało ściskanie tych kół stożkowych, no i przez to tutaj następowało wtedy rozszerzanie ich, czyli łańcuch zaczynał iść bliżej środka, no i wiadomo, następowało zwiększenie tego przełożenia. Czyli tak jakbyśmy mieli biegi 2, 3, 4, 5.
Generalnie problem występował tylko w pozycji spoczynkowej, czyli kiedy łańcuch był tutaj. Dlaczego ten problem był? Dlatego, że te powierzchnie po prostu się zużyły. To się wytarło. To się wytarło niewiele. To wystarczy, że to się zużyje pół milimetra z jednej i z drugiej strony i już jest koniec. I już ten łańcuch jest za luźny. Teraz tak. Rozwiązanie numer jeden. Kupno nowego łańcucha, który nowy łańcuch będzie tutaj miał szerzej troszeczkę, tak? I wtedy on będzie zaciśnięty, fajnie będzie wszystko. Jest to koszt 3000 zł taki łańcuch. Tak jak Wam wspominałem, dla mnie jest to kwota nie do zaakceptowania w przypadku tego samochodu. Po prostu nie zgadzam się. Nie żebym nie miał, bo mam 3000 zł, mogę pójść i kupić. Ale nie chodzi o to, że mogę pójść i kupić. Chodzi o pewne życiowe zasady. Wymusiło to na mnie wymyślenie rozwiązania. I słuchajcie, rozwiązanie tego problemu znalazłem. Bo zacząłem się zastanawiać, skoro ten łańcuch jest jeszcze cały, nie rozleciał się, nie pękł, teoretycznie powinien jeszcze działać, no to co zrobić, żeby jednak go ścisnęło? I słuchajcie, okazuje się, że ograniczeniem, które tu występuje w tej skrzyni biegów, jest po prostu mechaniczne ograniczenie. Mechaniczne ograniczenie odległości pomiędzy odległości pracy pomiędzy tym kołem stożkowym a tym kołem stożkowym. Czyli co my chcemy zrobić, żeby naciągnąć ten łańcuch? Żeby naciągnąć ten łańcuch, my chcemy spowodować, że w pozycji spoczynkowej one będą bliżej siebie. Prosta sprawa. Po prostu bardziej ścisnąć ten łańcuch za pomocą tych kół. Okazuje się, że ograniczeniem jest ta powierzchnia tutaj. Ponieważ o tę powierzchnię tutaj, o ten rancik, zapiera się w pozycji spoczynkowej to koło stożkowe. Słuchajcie, co Chris zrobił w tej sytuacji? Rozebrałem oczywiście, zdjąłem te koła, wrzuciłem to na tokarkę. Pół milimetra, zdjęcie pół milimetra tutaj z tego rantu, tego materiału, spowodowało, że po złożeniu tego zespołu łańcuch będzie, przyjrzyjcie się, bo to ja Wam pokażę bardzo dokładnie. W pozycji spoczynkowej łańcuch nie będzie w tym miejscu, tak jak to miało miejsce do tej pory, tylko będzie dokładnie na samym końcu. I wydaje mi się, że to minimalne przesunięcie będzie już powodowało, że ten łańcuch po prostu będzie napięty. Po prostu będzie napięty. I mam zamiar teraz te skrzynie biegów poskładać, wykorzystując swój patent, czyli przetoczenie tego. Poskładam to wszystko. Ten łańcuch pozmieniałem troszeczkę miejscami te ogniwa, żeby troszeczkę to zróżnicować, ponieważ on był miejscami jest takie czarne, był taki przypalony, więc były górki i dołki. Pomieszałem je między sobą, żeby było to w miarę równe. I mam zamiar to wszystko poskładać. Tutaj muszę założyć kuleczki, ponieważ tu były takie kulki łożyskowe. To będzie troszeczkę śmieszne do złożenia, ale spokojnie, damy radę. I cóż, i składam te skrzynie biegów. Najciekawsze jest to, że koszt tej naprawy to dokładnie 0 zł. Nie montuję tu ani jednej nowej części. Fajnie? Pewnie, że fajnie, słuchajcie. Chris Wam pokazuje fajne rzeczy różne, jak należy w życiu postępować. Pokazałem Wam, jak naprawić skrzynię biegów z Mercedesa, gdzie skrzynię po 1300 zł, pchi, można było zrobić za 200 zł, a tutaj skrzynię biegów CVT naprawimy za 0 zł. Oczywiście wiecie, ja sobie żartuję, to co zrobię to będzie druciarstwo. Nawet jeśli to będzie działało, no to są wiadomo, to już są elementy wyeksploatowane, które będą działały poza granicami swojej normalnej pracy. Ile to zrobi kilometrów? Czy w ogóle to ruszy z miejsca? Czy ja czegoś nie uszkodzę tutaj w trakcie i tak dalej? Nie wiem. Wszystkiego się przekonamy w trakcie. Także ja biorę się za składanie i zobaczymy. W tym odcinku nie będę Was rozpieszczał, bo Chris Was za bardzo rozpieszcza ostatnio. Macie takie odcinki
tak jak na przykład z Mercedesem, że w jednym odcinku skrzynie biegów była awaria, naprawa i było gotowe. Tutaj troszeczkę to przeciągniemy i dopiero w następnym odcineczku na ten temat zobaczycie sobie, czy Fiesta działa, czy nie działa. A tu ciekawostka, ktoś z Was mi podesłał, po co są te talerze takie? Tu są rurki pitota. Rurka pitota. Kurde, to w samolotach prędkość się tym mierzy. Widzicie, ja nie wpadłem na to od razu. Rurka pitota i ta rurka pitota, kiedy ona jest tutaj włożona w ten dysk, ona mierzy prędkość obrotową tego w sposób hydrauliczny, przenosząc to na sterowanie. Poezja. Zobaczcie, elektronika nie do wszystkiego w życiu jest potrzebna. Dobra, słuchajcie, pierwsza podstawowa rzecz. Ogniwa są tak zrobione, że mają tu takie wypustki, więc każde wchodzi w każde. Są ze sobą jakby połączone te wszystkie ogniwa. No pewnie ma to jakiś wpływ na... No bo przecież kiedy to pracuje, to one jakby z jednej strony się pchają, z drugiej rozciągają. Mniejsza z tym, nie zagłębiajmy się, naprawdę. Słuchajcie, bardzo łatwo jest zrobić, żeby to się rozpadło. Mi to ogólnie przy demontażu ten łańcuch się rozleciał i musiałem go poskładać. Trochę upierdliwe zajęcie. Trzeba uważać, bo te wszystkie krawędzie są bardzo ostre. Przecież tu pracuje metal o metal i naprawdę można się pokaleczyć. Dla bezpieczeństwa ja składam po prostu na trzy tyteczki ten łańcuch, żeby mi się nie rozleciał, żebym po prostu nie miał roboty. Nawet jak się rozleci, można poskładać, ale jest to, mówię, dosyć żmudne. Widzicie, on już chce się rozpadać dosłownie w rękach. I teraz rzecz bardzo ważna, którą muszę zrobić. Łańcuszek sobie odkładam na bok. Muszę złożyć ze sobą te dwa elementy. To już jest przetoczone, oszlifowane. Bardzo ładnie mi to wyszło. Praktycznie nie widać, że ktoś tu wjeżdżał z nożem. W każdym razie muszę teraz włożyć tu kulki, ponieważ te dwa elementy przenoszą moment obrotowy i muszą być ze sobą zasprzęglone. No gdzie tu macie sprzęgło? Są tu w środku kulki. Wezmę zaraz klej, kropelkę i na klej, kropelkę te kulki tutaj przymocuję. Dam trochę smaru, że kiedy zacznie to działać, to się to złapie. Sprawdzamy, czy działa, czy płynnie pracuje. Super. Tak wygląda zespół, który zaraz wrzucę do skrzyni. A to jeszcze mogę trochę ścisnąć, ale na razie spokojnie. Słuchajcie, nie mam czasu Wam wszystkiego nagrywać, bo dużo roboty mam. Czekajcie, do kawki się napiję. Słuchajcie, naprawa za 0 zł to jest naprawa za 0 zł. Nie idzie tu nic nowego. Nie myłem nawet tej skrzyni, patrzcie. Jest brudna, jest cała uwalona. Tak ją składam. No, dałem świeży silikon, tak? No to dałem silikon po całości. Filtr przetarłem tylko szmatą, nawet go nie płukałem. Tu trochę popryskałem zmywaczem, tu też popryskałem zmywaczem. Ja wiem, że zmywacz to jednak są koszty, ale myślę, że w miarę budżetowo tutaj udaje mi się z tą skrzynią działać. No i słuchajcie, miałem fuck-upy takie przy składaniu. No jednak wynikające z niewiedzy i braku dokumentacji technicznej, gdzie nie znalazłem serwisówki. Słuchajcie, rurkę pitota połamałem jedną. Kurde. Rurki pitota to są te rzeczy, co się zastanawiałem, co to jest, co w tym bębnie chodzi. To ta rurka pitota, bo ktoś mi z Was wysłał kawałek instrukcji do takiej fiesty. W każdym razie, no i co? Lutowanie, naprawianie udało mi się zregenerować, więc pierdzieliłem się z tym, co nie miara. Do końca nie jestem zadowolony z tego, jak pracują te bębny, no ale myślę, że rozchodzi się to. Mianowicie chodzi o ten jeden. Także co? Patrzcie, tutaj brudne też wszystko uwalone. Przecieram tylko szmatą, składam. Tutaj oczywiście pójdzie na silikon dookoła. I tyle. I nie pieścimy się tutaj z tą skrzynią. Albo będzie działać, albo nie będzie działać. Raczej nie będzie. Ale przynajmniej koszt 0 zł. Zobaczcie, misa przykręcona. Stara uszczelka korkowa, silikon. Nawet nie umyta, nie odtłuszczona. Tylko tam na powierzchni styku przetarta brudną szmatą.
I słuchajcie, to jest piękne. Jak będzie działać, to będzie spektakularny sukces. Jak nie będzie działać, zero wyrzutów sumienia. Zero inwestycji, zero złotych. Tylko zmarnowany czas, który i tak jest nic nie warty. Skrzynia złożona, można powiedzieć, że gotowa. Można powiedzieć, że naprawa za 0 zł. O, tu brud jakiś, ale to nic. Naprawa za 0 zł gotowa. Więc co? Słuchajcie, w następnym odcinku zobaczycie, czy to działa. Dobra, jeszcze raz drive. Dobra, za szybko schamowałem. Dobra, kontrola poziomu oleju i jazda. Dobra, chwila prawdy. Ładowanie trochę się żarzy, ale huk tam. Kto by się tym przejmował? Wstecznym rzucam R. Zobaczymy, czy ruszy z miejsca. Olej wlałem brudny syf. Znaczy nie, nie brudny. Wlałem zupełnie inny, jakieś zlewki po prostu. Z warsztatu. O, nie dam rady przez próg przejechać. Ale dobra wiadomość, że przód tył się przetacza w ogóle. Dobra. Wyjeżdżam z warsztatu na razie. Światła wstecznego nie działa. Nie działa, bo połamane są piny w styczniku. Można to dokupić, zrobić, to nie problem. Dobra, na razie wyjadę. Skrzynia jest pusta, zapowietrzona. Ach, huk tam w dupie to wszystko. Naprawa za 0 zł, zaraz się okaże. Ej, ale słuchajcie, ruszę bez kagórków żadnych. No dobra, nie ma co się cieszyć, bo jeszcze nie pojechałem właśnie. O. Nie jestem w stanie ruszyć pod górkę. Wciskam gaz w podłogę. Nie mogę ruszyć. Gaz w podłogę. O, coś się zaczyna. Nie, nadal nic. Dobra, jeszcze raz. Nie. Wrzucę może ten L. Może to coś zmieni? Też nie. No to z rozpędu pojedziemy. Czyli wsteczny. O, wsteczny. I teraz drive. O. I idziemy. O, z rozpędu idzie. Może sprzęgła gdzieś się zawiesiły. Jeszcze musi tam się odpowietrzyć, hehe. Kurde, żebym ja pod górkę nigdzie nie stanął, tylko. O. Jedziemy. Jedzie, to i tak niezły sukces. No niestety, ruszanie z miejsca, porażka. Mam gaz w podłogę wciśnięty. I no, bardzo słabo rusza z miejsca. Nie wiem, tak jakby silnik w ogóle nie miał momentu obrotowego. Kurde, nie wiem, o co chodzi, czemu tak jest. A już trochę nabrał prędkości i już jedzie. No ogólnie jest porażka. Objawy są inne niż były wcześniej. W tej chwili auto, jak nawet jest lekkie wzniesienie, to praktycznie nie da rady ruszyć z miejsca. O, tu na płaskim. Gaz w podłogę. Nie przyspiesza, nie przyspiesza. Kuźwa, nie wiem, czy ja do warsztatu dojadę, powiem szczerze. Muszę z rozpędu jakoś. No, jest porażka. Ale tam jest taka regulacja z boku. Ja zobaczę, może tam coś pokręcić można. Zobaczymy, jeszcze się pobawimy. Słuchajcie, stała się rzecz zaskakująca. Fiesta dostała auto naprawy. Mamy następny dzień. Fiesta odstała sobie. Wczoraj olej dosłownie spaliłem i słuchajcie,
wróciło wszystko do normy, patrzcie. Dodaję gazu, ona szarpie, znaczy w sumie trochę mniej szarpie niż szarpała, ale już patrzcie, zapierdziela, jedzie normalnie. Coś tam odpuściło w tym, odpuściło gdzieś tam w środku, ale jaja, co? Patrzcie, ono pali gumę teraz. Samochód naprawiony jest po prostu. Ale faza. Ej, słuchajcie, naprawiłem skrzynię biegów, to nie są żarty. Patrzcie, jadę sobie bez gazu. Ach, chcę zaraz przegazówę, tylko tam ktoś zamula przede mną. O, dobra, teraz na liściach jestem trochę. Uwaga, but w podłogę. Pali gumę normalnie. Pali gumę, zapierdziela. Szatan. Ona lepiej teraz zapierdziela, niż zapierdzielała wcześniej. Słuchajcie, pogoda jest po prostu okropna. Ale wsiadam, jedziemy i testuję. Zobaczymy, czy on tylko tak chwilowo zaczął działać, czy może będzie już normalnie działać. Byłoby mega fajnie, gdyby jednak ten samochód funkcjonował, ponieważ ma zimówki nowe. O, słuchajcie, szarpie trochę. Wrzuciłem wsteczny w tej chwili. Poszarpuje, ale pcha do tyłu. To znaczy, że łańcuch jest ściśnięty. Słuchajcie, coś tam ruszyło. Coś się odblokowało. Może coś się odpowietrzyło. O, teraz to mega szarpie. Teraz to mega szarpie. Dobra. Neutral. I uwaga, zmieniamy kierunek jazdy, czyli włączamy drive. I w tej chwili nie szarpie. Puszczam hamulec. No jest wibracja, ale dodaję gazu. Wibruje i przestał i już nie wibruje. O, już teraz jedziemy. I nic się nie dzieje, ale ładnie ruszył. O. Teraz było takie pociągnięcie, ale jest ok generalnie. O, to nawet płyn do spryskiwaczy jest zatankowany, super. Dobra, jedziemy. No i cóż, problem wrócił. Wygląda to tak, jakby skrzynia zacinała się na jakimś dużym przełożeniu, bo po prostu ledwo rusza z miejsca ten samochód. Ja mam gaz w podłogę wciśnięty, on się zachowuje tak, jakbym ruszał z piątego biegu. Śmierdzi spalonym olejem na maksa. Czyli w tej skrzyni po prostu coś się kotłuje. Cóż, trzeba chyba się pogodzić tutaj z porażką. Jeszcze jak była zimna, to coś tam działało po rozgrzaniu. Niestety usterka wraca do normy. No tu mam problem. Jest delikatne wzniesienie. Ja mam problem w ogóle z wjechaniem pod to wzniesienie. No mam 30 na godzinę ledwo. Dosłownie się toczę. Masakra. O, teraz zademonstruję. Mam wrzucony drive i wcisnę gaz do podłogi. Proszę bardzo. Obroty idą do 2000 i auto ledwo rusza. Tak jakby ciśnienia w ogóle nie było w tej skrzyni biegów. Tak jakby nie zapinało w ogóle. Nie zapinało biegu. Nie wiem, czy jeszcze będę z tym walczył, czy już to po prostu odpuszczę. Słuchajcie, kochani. Fiesta zdechła już całkiem. Tutaj ją wypchnęliśmy za warsztat, bo proszę bardzo, palasz wsteczny. Zero reakcji. Drive. Zero reakcji. Niestety nie działa. Słuchajcie, postanowiłem, że oddam tę fiestę komuś z was. Haha, jest prosta akcja. Wchodzicie wystarczy w opisie wysłać maila o treści kocham fiestę. Po prostu, kto pierwszy, ten lepszy, temu tę fiestę oddam za darmo. Nie wycinam katalizatora. Oddaję komplet opon razem z tą fiestą. Trzeba będzie po nią sobie po prostu przyjechać lawetą.
Nawet akumulator jest w zestawie. Także tak jak stoi, tak jak jest. Tutaj części jakieś hamulcowe. Komuś z Was ona pójdzie, może Wam się przyda, może macie taką Fiestę na części, chcecie pomajsterkować, no to proszę, zapraszam. Po co mam ją oddawać na złom, może komuś z Was się przyda. Tylko pamiętajcie, hasło kocham Fiestę trzeba wysłać na tego maila, który jest w opisie i tyle. Kto pierwszy, ten lepszy. Proste zasady. Oddaję ją za free. W gratisie mogę też dać oponę od traktora. O, jedną albo taką. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.